Jeśli pozwolisz na koniec, bo za tobą wspaniały rok, podwójnie platynowa płyta, za chwilę już mamy... A, tutaj zobacz, bardzo niewidzialny pomocnik przyniósł nam fantastyczny krążek. Kochani, ja myślę, że tej okładki nawet już nie trzeba aż tak doglądać, bo każdy szanowni, co się słucha, znają na pamięć, ale za tobą fantastyczny właśnie rok, dzięki podwójnej platynie, dzięki trasie. Teraz kolejne plany, 30-lecie kariery. No i właśnie, tak jak sobie gadaliśmy wcześniej, ja mam swoje postanowienie, stawiać siebie na pierwszym miejscu. A jakie są twoje postanowienia i plany na 2024? Bo spotykamy się na początku roku, to jeszcze zapytać chyba mogę. Ja mam w ogóle trudność z tym, żeby stawiać siebie na pierwszym miejscu, bo myślę, że to też jest uroda tych 30 lat. Które czekają mnie za miesiąc. A, przepraszam, że takich 30 w sensie, lat. W sensie tych moich 30 lat, które przeżyłam, to mam na myśli. Nie? Myślałem, że jest łatwiej. To znaczy, wiesz co, czy łatwiej? Tu raczej chodzi o to, jakie masz priorytety, nie? I oczywiście, że ja w wieku 18 lat bardzo chciałam śpiewać, ale chciałam śpiewać po to, żeby udowodnić mojemu bratu, że jestem coś warta. Chciałam też śpiewać, żeby udowodnić mojemu ojcu, że naprawdę nie muszę kończyć filologii francuskiej czy tam jakiejś romańskiej, żeby być szczęśliwym człowiekiem. Więc zawsze była osoba, której dedykowałam daną płytę czy daną aktywność i myślę, że tak będzie, ale... Ja myślę sobie, że jak w ogóle czytam biografie różnych artystów, też sportowców, to nigdy to nie jest działalność dla siebie. I ja po prostu jestem tym artystą, który nie potrafi jakby dla siebie. Dla mnie liczenie się z publicznością, mimo tego, że przez pierwsze lata udawałam, że się nie liczę z ich zdaniem, a tak bardzo chciałam im po prostu powiedzieć, żeby mnie kochali. I takie przyznanie się przed sobą, zdejmowanie powoli różnych takich, wiesz, spiżowych mask z siebie, żeby w końcu móc ludziom uczciwie powiedzieć, potrzebuję was do tego, żeby przez moment poczuć się dowartościowana, ważna, kochana, bo może gdzieś tam zabrakło tego w moim domu rodzinnym, więc teraz przez sekundę dajcie mi się poczuć taką ważną. Ja zresztą to mówię ludziom za każdym razem na koncercie. Ja myślę, że to jest 30 lat w ogóle takiego mojego sukcesu polegającego na tym, że ja przetrwałam. I nie chcę dopisywać tutaj jakiejś martyrologicznej historii tym 30 lat, ale przeżyłam czasy z kolegami starszymi ode mnie o 20 lat. Przeżyłam bardzo twarde lądowanie w showbiznesie. Przeżyłam wszystkie te pokusy, które czyhają na młodą dziewczynę, która praktycznie ze szkolnej ławki wyskoczyła do tak zwanego wielkiego świata dorosłych. I to, że... Ja się śmieję, bo jest taki świetny teledysk do utworu Sledgehammer Petera Gabriela, gdzie on jest taki po prostu totalnie miotany przez różne żywioły. Ja się tak też trochę czuję po tych 30 latach, natomiast nie mogę ująć temu, że udało mi się spełnić wszystkie moje marzenia, że wydarzyły się takie chwile i momenty, o których marzyłam. A więc stoisz i masz przed sobą po prostu mnóstwo ludzi, którzy wyciągają do ciebie ręce i czują to, co ty, utożsamiają się z tym, co robisz, ufają ci. Myślę, że to, co jest takim moim największym skarbem, to zaufanie ludzi. Oni mi po prostu zaufali, a na to zaufanie bardzo ciężko też pracowałam, stąd myślę owoc tej... To, co spłynęło na płytę Neverending Sorry, że ludzie mi po prostu zaufali, że pokochali tą płytę, że zrozumieli już, że ja nie potrafię być taka sama, że ja nie należę do artystów, którzy odcinają kupony od piosenki, którą zaśpiewali 30 czy 40 lat temu i na niej sobie budują po prostu swoje granie po małych miejscowościach do końca swoich dni. Oczywiście nie mam nic przeciwko małym miejscowościom, muszę Państwu powiedzieć, że ostatnie koncerty właśnie niekoniecznie w dużych aglomeracjach dały mi ogromną radość, bo jest to duże wyzwanie, przekonać emerytki i dzieci z balonami, że coś tutaj jest. A to ładnie. Ale to jest też fajny kawałek takiego ciężkiego chleba, ale kiedy udaje się nam, to doczekałam się też fajnego zespołu. Doczekałam się takiego czasu, kiedy oczywiście nie zmniejszył się mój głód pisania piosenek, ale już potrafię to oddzielić, to znaczy już mój dzbanek z tą miłością nie jest pęknięty. Ja już mam to w sobie, co wcale nie wytwarza we mnie takiej myśli, no to teraz dziękuję bardzo za uwagę, tylko raczej to teraz mogę spokojnie już tworzyć,
Jeśli w jakimś sensie część ludzi mnie nie polubi, to już nie będzie ten rodzaj histerii, płaczu czy rozpaczy, że ktoś mnie opuszcza. To już. A w kwestii tego postanowienia, nie wiem. Lepiej nie wiedzieć, bo mam wrażenie, że te granice, które sobie stawiamy 1 stycznia, oczywiście mogą być pomocne, ale może lepiej dać po prostu temu wszystkiemu płynąć. Ja myślę sobie, niech życie płynie i starajmy się być w tym życiu po prostu szczęśliwymi i dawać sobie te chwile. To nie musi być nie wiadomo co. Mnie ogromną przyjemność sprawia obcowanie z moimi dwoma psami, z moim kundlem, z moim bulldogiem francuskim i uśmiech mojego psa, który dzisiaj, którym zostałam obdarzona przed wyjściem na program, był dla mnie rekompensatą wszystkich jakichś trudności ostatnich. Ja z każdego koncertu, też w tych mniejszych miejscowościach, czyli z województwa lubelskiego, tak naprawdę dostaję zawsze relacje od mojej bliskiej osoby, która ci uwielbia jeździć za tobą. I tak jak powiedziałaś o tym spokoju, o tej autentyczności, którą ty czujesz, to uwierz mi, publiczność też to czuje i chyba to jest właśnie przepis na sukces. Pięknego ci roku życzę, widzimy się chyba też na koncertach. Nie, oczywiście, zapraszam serdecznie ciebie, ale również zapraszam wszystkich fanów mojej twórczości. No, ja nie chcę tak lecieć, wiecie, na takiej nucie litości, ale wiecie, no, to 30-lecie wydarzy się tylko raz, ja nie wiem, co ze mną będzie, więc ogromnie, serdecznie zapraszam Was na trasę 30-lecia, która nazywa się Kiedyś do Ciebie wrócę. Będziemy grać zagramy 7 pięknych koncertów w największych halach, przepraszam. Tam 8 powiedziałaś, tak? 8, tak, 8. Ja myślałem, że... Zagramy 8 koncertów w najpiękniejszych, największych halach w Polsce. Ale w ogóle ten sezon, myślę, będzie taki kolorowy, pojawia się, myślę, wszędzie z tą płytą, ale nie tylko, z całym tym tak zwanym moim dorobkiem. Ja specjalnie uciekam od nazwy jubileusz, bo ciągle walczę, wiesz, z tym kryzysem wieku średniego. Przecież w końcu cały czas mentalnie mam 27 lat. O, ja 13. Tak, jest coś w tym. Ale myślę, że może to te dzieciaki w nas sprawiają, że jesteśmy cały czas tacy zadziwieni tym światem. Jesteśmy tego po prostu ciekawi, nie? Wspierajcie, kibicujcie, wszystkiego dobrego. Dziękuję ci pięknie. Wspierajcie mnie. Nie, wiesz, bo ja myślę, że to są takie czasy, kiedy faktycznie warto też wspierać kulturę, was. Oczywiście. Jako artystów. Wszystkiego dobrego bardzo życzymy. Dziękuję. Dzięki za te słowa. Kłaniam się. Dziękuję bardzo.